W warszawskim Hollywood Studio Bimbo i Armin Butter wraz z dziewczynami z Shimons nagrywali teledysk do piosenki Addicted to Love. Teledysk ma wesprzeć akcję charytatywną Music for Life. Postanowiliśmy wziąć udział głównie dlatego, żeby pomóc dzieciom. Jest to bardzo słuszny cel. Chcemy pomagać przez muzykę. Poza tym jeszcze padła propozycja, że zaśpiewa z nami nasz kochany Wiruś, z którym razem pracowałyśmy przy programie Szymon Majewski Show. I tak z takiego pięknego duetu zespół Simon TV powstał bardzo fajny projekt, który pomoże dzieciom. My po prostu tak przyszliśmy z dziewczynami Szymons. Pracujemy razem, się znamy bardzo dobrze, więc myślałem, że zrobimy taką muzykę dla fundacji, bo to jest właśnie dla Music for Life, jak mówiłaś, i to jest dla dzieci, które chcą śpiewać i grać. I więc pokazuje, że tak każdy może, więc czemu każdy niech się tym zajmie, jeżeli lubi. No i przywołałem też swoich kolegów z Mongolii. Oni wszyscy teraz na zewnątrz palą, ogólnie w Mongolii wszyscy palą, bo myślą, że to zdrowe. Akcja jest szczytny cel, także dowiedziałyśmy się bodajże od naszej menadżerki, która zdaje się, że tak. Świetna okazja, można pomóc dzieciakom i przy okazji współpracować z fajnym wokalistą, czyli z Billem. No dobrze, ale dlaczego Shimons wybrały właśnie Billa? Tam znamy się z programu, przy którym pracowałyśmy razem. Bardzo się lubimy, więc nie wyobrażałyśmy sobie, żeby dokładnie. To był po prostu ktokolwiek inny. Poza tym kiedyś na naszym koncercie Bill zaśpiewał z nami jeden utwór i wyszło mu to całkiem nieźle, tak więc postanowiliśmy... Tak, to jest w ogóle multiinstrumentalista pod względem talentu, więc odkrył swoje nowe powołanie i naprawdę świetnie mu wychodzi śpiewanie. Tak naprawdę przy okazji oczywiście naszej współpracy Bill podpatrywał nas, przychodził do nas na scenę, brał instrumenty i garnął się do tego, żeby śpiewać, żeby z nami coś pograć. Przyszedł do nas na kilka prób i tak to się zaczęło. Przyszedł na próbę. Zażarło, zdecydowanie zażarło. Rockowy klimat to taki, w którym czujemy się świetnie i my ją. Tak, to się musiało stać. A jak rozpoczęła się przygoda Billa ze śpiewaniem? Kiedyś bardzo lubiłem chodzić na karaoke, tak, i tam zawsze śpiewałem piosenki mojej przyszłej dziewczyny Dody i inne zespoły, takie jak moje ulubione, na przykład Baim. I później przyszedłem z dziewczynami do nich do studia i pograłem trochę, znaczy one pograły, ja pośpiewałem i wyszło. Ja od dzieciństwa lubiłem śpiewać, tańczyć i jakoś tak powoli się nauczyłem, ale to niechcący. I śpiewanie też tak niechcący w sumie, ale później ważniejsze jest to, że my to robimy dla innych i z tego mamy fun, tak się mówi, fun. I tym bardziej, że po prostu lubimy się spotykać z dziewczynami, cztery dziewczyny i ja, no i śpiewamy sobie, wszystkie są super. I się zbliżamy coraz bardziej.